Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Ostatnio podczas nagrywania odcinka podcastu do drugiego projektu, jaki tworzę razem z mężem i nosi on nazwę Ultra Życie, do którego też Cię serdecznie zapraszam, jak i na blog pod tym samym tytułem. W rozmowie pojawił się wątek odpoczynku, tego czym jest odpoczynek. I pierwsze skojarzenie Piotra to było to, że jedyna możliwa forma odpoczynku, to z czym mu się odpoczynek kojarzy, to jest wylegiwanie się na kanapie, a on nie umie tak odpoczywać, dla niego jedynie forma aktywności wiąże się z tym odpoczynkiem, z tym resetem. I dla mnie również sam odpoczynek na kanapie nie jest formą odpoczynku. Jest taką formą odcięcia się i czy to jest tak naprawdę odpoczynek? To jest po prostu w pewnym sensie jakby możliwość regeneracji dla organizmu, ale dla mnie nie ma nic wspólnego z odpoczynkiem. Bo w odpoczynku tak naprawdę, w tym, żeby lepiej funkcjonować i żeby lepiej się czuć, to chodzi przede wszystkim o ten odpoczynek umysłu. A czy to będzie w formie takiej aktywnej jak bieganie, czy w formie medytacji, to już nie ma znaczenia. Chodzi przede wszystkim o taką formę odcięcia myśli od tego, co się dzieje na co dzień, bo to tak naprawdę nas przytłacza, to nas męczy i od tego powinniśmy odpoczywać. Jasne, jeżeli ktoś ma taką pracę, która wymaga tego wysiłku fizycznego, to też pewnie formą, jakimś rodzajem odpoczynku będzie to położenie się na kanapie, ale niech za tym coś też idzie. Nie tylko to leniuchowanie, bo to może być właśnie takie leniuchowanie, nic nie robienie. A tu chodzi o to, żeby dać odpocząć, czyli pozwolić swojemu umysłowi wejść na zupełnie inne tory. Nie to myślenie ciągłe o pracy, o tym, co się dzieje, jak to wszystko rozwiązać, jakie będą pojawiać się wyzwania, ale dać mu taki chwilowy reset. Choć tutaj wchodzimy do kolejnej rzeczy, bo umysł nie lubi odpoczynku. I jeżeli przestaniesz analizować to, co się działo w pracy, co się działo danego dnia i jakie masz kolejne zadania, wyzwania, i jakie trudności przed tobą, to w tym momencie umysł zacznie tworzyć nowe pomysły, nowe rozwiązania i być może w tym odpoczynku właśnie, w tym resecie pojawią się rozwiązania na to, o czym ty ciągle myślisz, na co ty swoje myśli kierujesz. I tutaj te formy mogą być różne, albo właśnie bieganie, albo medytacja, albo po prostu spacer. Kontakt z naturą, pochodzić, pospacerować boso. Dać sobie takie chwile wytchnienia, żeby właśnie ten umysł miał możliwość ukierunkować się na inne aspekty Twojego życia. To jest bardzo ciekawe. Nie chodzi o takie po prostu położenie się na kanapie, gdzie tylko Twój organizm, Twoje mięśnie odpoczywają. Chodzi przede wszystkim o odpoczynek dla umysłu. Być może też dobrym rozwiązaniem będzie floating, jeżeli masz możliwość pójść, skorzystać z takiej formy relaksacji, to jak najbardziej. Chodzi o znalezienie takiego swojego sposobu, który będzie miał na celu odpoczynek dla Twojego umysłu, ale odpoczynek od tych codziennych myśli, bo umysł nie przestanie myśleć, on będzie szukać cały czas takiego punktu zaczepienia, żeby myśleć o czymś, ale w tym wszystkim, w tej pauzie, on prawdopodobnie skieruje Cię na nowe rozwiązania, na coś, co poprawi twój dzień, Twoją pracę, da Ci jakieś nowe rozwiązania. Więc o to przede wszystkim mi chodzi w odpoczynku. Odpoczynku od takiej codziennej, nie chcę powiedzieć szarości, od tych codziennych wyzwań, od tego, co się dzieje na co dzień, które jest w pewien sposób już często automatyczne, wpisane w Twój stały schemat dnia. Więc spróbuj takiego odpoczynku. Aktywny odpoczynek, można powiedzieć, dla Twojego umysłu. Ciekawe, prawda? Cześć.